Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym Kina poleca lub nie. Słuchajcie, ja w ogóle dość nietypowo dzisiaj nagrywam ten filmik, bo jest godzina 9 rano w niedzielę, ale mam świadomość tego, że jeżeli chcę wam pokazać książkę, o której dzisiaj będę mówić, to muszę to nagrać teraz, gdyż po południu już książka ode mnie wyfruwa. Najprawdopodobniej moja siostra sobie po nią podjedzie i przy okazji ma książki dla mojej siostrzenicy do zabrania jutro i Harry'ego Pottera i filozofię. Dlatego słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o książce, którą dostałam od Łukasza, czyli o Ewangelii Krwi Jamesa Rowlingsa i Rebeki Cantrill. Słuchajcie, ja wam ostatnio na Kina polecę lub nie we wtorek? W środę było. Chyba w środę był odcinek, bo we wtorek to odbierałam. Czyli w środę był odcinek i tam... Tam właśnie mówię o tej książce. Mi się właśnie od środy udało skończyć. Książka ma ogólnie 559 stron. Także do takich najlżejszych nie należy. Natomiast zdecydowanie muszę ją polecić, a już w szczególności muszę ją polecić tym, którzy czytali kod Leonardo da Vinci i im się książka spodobała. Ja tutaj nie będę znowu czytać tego, co się znajduje z tyłu na okładce, natomiast powiem wam parę rzeczy. Głównie tym, którzy się martwią, że w książce występują wampiry, bo nie wszyscy przepadają za wampirami. Powiem wam szczerze, że chyba po raz pierwszy w książce wampiry zostały przedstawione w taki sposób, że naprawdę jestem skłonna uwierzyć, że one sobie chodzą po świecie. I tak naprawdę nasze wampiry są podzielone w tej książce na dwie części. Jedni są rycerzami Chrystusa, których pierwszym tutaj przywódcą był Łazarz i to on właśnie założył zakon sangwinistów, a druga część to taka zgraja, już bym powiedziała, takich bardziej typowych wampirów pod wodzą tak naprawdę do ostatniej strony nie wiadomo kogo, ale właśnie są takie dwa zakony, że tak to nazwę. To czy jest Belial i są sangwiniści i próbują oni znaleźć Ewangelię napisaną przez Chrystusa, jego własną krwią. Do tego potrzebują jeszcze oczywiście pięknej, uczonej niewiasty i mężnego wojownika. Także tak do ich ekipy trafia Erin i Jordan. Powiem wam szczerze, że książkę się bardzo szybko czyta i tak się czyta lightowo i tak się naprawdę wieczorkami gdzieś tam mając wolną chwilę siadałam i 100 stron po prostu wpadało i no roz. Nie ukrywam, że miałam niejednokrotnie wybór albo czytać książkę, albo grać w Wiedźmina trójkę i książka wygrała, chociaż u mnie książki zazwyczaj wygrywam z grami. Dlatego jeżeli lubicie takie dość kontrowersyjne spojrzenia na religię, jeżeli lubicie dość nietypowe informacje o Kościele. Dodatkowo, to co jest dla mnie wielkim plusem książki, wprowadzane są tam postacie historyczne, przy czym jedną z takich moich ulubionych postaci jest Elżbieta Batory, która również w tej książce się pojawia. I no, na przykład pojawił się też jej wątek w Stay Alive. Tabi! Dziękuję. Jej wątek właśnie się pojawił również w Stay Alive, natomiast wiecie, jak to filmy w Ameryce, nagle Elżbieta Batory urzędowała w Ameryce i tam miała swoją siedzibę i tam jest zamurowana. Natomiast tutaj książka zdecydowanie bardziej porusza takie historyczne aspekty i jest podanych parę właśnie takich przykładów postaci, które gdzieś w historii mają jakąś historię. Które gdzieś tam właśnie na przestrzeni lat mają jakąś swoją historię, którą my znamy i nagle wprowadzone jest do tego właśnie, są wprowadzone do wątku z książki i są wplecione w tak fajny sposób, że naprawdę tylko uwierzytelniają tą historię, która jest w książce przekazana. Także właśnie wszystkim miłośnikom kodu Da Vinci, czy też Dona Browna, czy też właśnie wampirów, zwłaszcza takich przedstawionych w nietypowy sposób, czy też tych, którzy lubią właśnie tematy religijne, tudzież tych, którzy lubią wampiry, zdecydowanie wam tą książkę polecam, naprawdę. Ja wiem, że ona może przeraża z niektórych ilością stron, ale naprawdę nie przejmujcie się, bo czyta się bardzo fajnie, bardzo szybko, bardzo sprawnie. I dziękuję ci, Łukaszu, za tą książkę. Ja tylko do Łukasza napisałam, czy czasem nie jest druga część gdzieś, bo książka kończy się tak, że naprawdę ma potencjał na drugą część.
ale się kapnęłam, że jest wydana we wrześniu 2014, więc nawet jeżeli to druga część mogłaby jeszcze nie wyjść. Ale może ktoś wie, czy będzie. Dobra, miziaczki, to tyle ja mam dzisiaj. Zdecydowanie polecam Ewangelię Krwi. Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się i cześć!